Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perskiem, a ja witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie rozsiejemy wapno na polu numer 11. Przywieziemy sobie jeden zestaw wapna, ale oczywiście to też sobie weźmiemy i będziemy sobie to wapno ładować na nasz rozsiewacz. Także ja myślę, że sobie pierwszy zasiądziemy do New Hollanda i jedziemy po nasze wapno. Jak widzicie, nasz stan konta się wzbogacił, bo mamy 117 tysięcy z racji takiej, że sprzedałem sobie jeden zestaw pszenicy, był po 1300 parę i dostałem nawet 30 tysięcy. Czekajcie, może ta cena nadal jest. O, po tyle, czekajcie, nie. No około 1300 było. No i właśnie sobie wywiozłem jeden zestaw. Także no i właśnie sprzedałem jajka sobie, za które dostałem 8000, dobra, bo były po 4000 i coś. Także myślę, że dobra cena dostałem, bo miałem aż 12 paczek tych jajek. W sumie mogłem sobie Masejem jechać, ale już jadę tym Fendem, to pojadę sobie Fendem. Czekajcie, głos wyłączyłem. Okej, jedziemy sobie. Też zapraszam na poprzedni odcinek, w którym sobie postawiliśmy tą nową wiatę i kupiliśmy sobie nową przyczepę jaskinkę. Także jeśli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę kwiatka robi dobrą, ale to dobrą robotę. Niedługo przebudowa gospodarstwa. Tak sobie siedziałem i myślę, zrobię tą przebudowę gospodarstwa, kiedy będzie 42 odcinek, a nie 45, czyli 3 odcinki szybciej. Zrobię tą przebudowę. Ja już tutaj kombinuję nad tą przebudową. Już sobie stworzyłem, wiecie, innego save'a. I tam sobie próbuję tą gospodarkę tworzyć. Na razie sobie wyjdziemy jeden zestaw. Tak myślę, że on wymusi. Dlatego już zwolniłem i stanąłem. Nie było żadnego wypadku. Chciałem jechać ją z kinką po to wapno, ale jakoś tak sobie myślę, nie no, przyczepy po wapno będzie jednak wyglądały lepiej te małe i tak samo jakiś obornik wywoził, to tak samo właśnie będę sobie już małymi przyczepami wywoził, a nie tą dużą z kinką. W ogóle to jest też fajne, że można to wapno na przyczepę ładować. Bo jak to już ułatwia też trochę sprawę. Jakby nie patrząc. Na 3 minuty odcinka, no. Ten czas leci tak szybko, że ja nawet nie wiem, kiedy on się zleci. A odcinek już trzeba kończyć. Dobra, i ładujemy kolejną przyczepę. Przyczepy sobie poumywałem, wszystkie sprzęty sobie umyłem. Teraz są wszystkie piękne, czyste, jak sam kwęt. Może nawet były trochę brudne, tak sobie myślę, a umyjemy je wszystkie. Okej, teraz 4000 około zniknęło z naszego konta. Dosyć sporo. Dobra, idziemy na farmę. Nic nie idzie tu też, nie? I wyjeżdżamy. O, więc tutaj odczuwa te dwie przyczepy z wapnem, ja wam powiem. To naprawdę ma ciężko dosyć. Nie spodziewałem się, że aż tak ciężko będzie miał. Myślałem, że sobie lepiej poradzi.
Nie, gdzie nic. Możemy sobie skręcić tutaj. Czyli w kierunku na naszą farmę. Gdzie ona się znajduje. Następny odcinek to kolejny nowy nabytek będzie. Nie powiem jeszcze, co to będzie za nowy nabytek. Ale już mam sobie zaplanowany i wiem, co kupię. Także zapraszam, znaczy nie zapraszam, jeszcze go nie ma wydane, tylko nagrane nie mam. Ale jak się wrzuci, to właśnie zapraszam. Mały drift tutaj się udał. A wtedy się wszystkie dowiecie, jaki to jest nowy nabytek. Obciążniki sobie też umyłem. No naprawdę fajn tutaj ma ciężko. Nie spodziewałem się, że aż tak ciężko będzie miał. Dobra, skręcamy już. Też teraz się ogólnie zrobiło więcej miejsca na farmie naszej. Jak już tej wiaty nie ma, ja wam nie. Jednak jest, no bo tutaj, gdzie teraz się kończą te płyty, gdzieś około jeszcze wiata stała. A teraz jej nie ma, wysypiemy sobie tutaj na trawę, bo w sumie to i tak jest nieużytkowne. Więc tutaj to sobie wysypiemy na prawą stronę. Teraz chyba powinno. Dobra. Będę tak sobie jeździł, bo żeby też takie wielkie hałdy się nie robiły. No tu już jedna się zrobiła. Gdzie co, teraz sobie pojadę na drugą stronę i po prostu wysypiam na lewą stronę. Okej, możemy już wysypać. Nie, w tą stronę nie. O. Niech sobie sypie tu. O, już nie sypie. Teraz wysypie do końca. Trochę jeszcze zabrakło. Dobra, teraz sobie pojedziemy od drugiej strony i sobie będziemy rozsiewać New Hollandem. Jeszcze chyba w sumie New Hollandem nie rozsiewałem wapna. Dobra, fenda sobie tutaj postawimy. A gdzie jest nasz masej? Chyba tutaj. Tak, on tutaj jest. Teraz sobie tutaj podczepię. O, jak widzicie, tutaj jest też dużo nawozów, tutaj jest najwięcej. A nasion 4 chyba, Big Bangi. O ile się nie mylę, no nawozu to jest całkiem sporo, więc nie będę na razie kupował. Tak samo jak nasion, bo trzeba to wykorzystać. No co tam jest? Naprawdę. No akurat z tym tutaj wyjazdem to jest po prostu masakra. Gdyby on był troszkę szerszy, to no, już by było lepiej. I teraz już nic nie zrobię. Nie, naprawdę. No to jest nos masakra z tym wyjazdem tutaj. Wyjechać z tego wyjazdu, no ale jeszcze aż takiego problemu to też nie miałem z tym wyjazdem. Dobra, wyjechaliśmy. No tutaj wyjechać, jak sobie widzicie, jest ciężko. Gdyby on był, no co najmniej żeby, jakby tego nie było, żeby tu gdzieś dotąd on by był, ten wjazd, to już by było lepiej, nie? A dobra, ja sobie teraz podczepiam New Hollanda, bo czas leci.
A my jeszcze nic nie mamy rozsiane. Maszynę sobie pięknie poukładałem. Tylko jeszcze opryskiwacz stoi pod gołym niebem. Bo akurat dla niego nie ma, nie starczyło miejsca. O, tu on właśnie sobie stoi, czyli na swoim dawnym miejscu, gdzie on zawsze stał. I do tej pory też stoi. A miałem jeszcze tamto załadować. Także teraz to tam załaduję. Żeby jednak to tak nie stało tam. Chyba już chwyci, tak. O, jeszcze coś tam jest. No dobra. I teraz będziemy ładować to z tej tutaj, co właśnie przywiozłem. Zasimy go sobie. I możemy ładować. Ładujemy sobie to tutaj pierw, co tak osobno leży. Myślę, że to wapno na... Nawet tutaj nic z tego nie zbiegnie, tylko będę musiał jeszcze pewnie dowieźć tego wapna. Bo będę chciał wszystkie pola rozsiać tym wapnem. Może poładujemy sobie trochę ze środka. Ładuję, o. Dobra, załadowane. Kolejna łyżka. Mam 12 minut odcinka. A my dopiero zaczynamy ładować. Powiesiłem się trochę. Myślę, że to ładowanie powinno iść dosyć sprawnie. Czemu nie wziąłeś? O. Jedno pole sobie tylko rozsiejemy dzisiaj. To taki całkiem inny odcinek dzisiaj jest. Chciałem coś innego zrobić niż zwykle. Dobra, wzięło. Gdybym pewnie podjeżdżał prosto, to by też tak nie zahaczało. Tutaj z tego tu weźmiemy. Okej, mamy już kolejną pełną łyżkę. No tak jak myślałem, że to będzie trochę mało tego wapna. Bo tego się właśnie spodziewałem, że tego wapna na pewno nie wystarczy. Dobra, kolejną łyżkę ładujemy. Też ja wam jeszcze tak przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę oraz wpadajcie na mojego Instagrama, fanpage'a, Snapchata, kanał z vlogami czy na grupę Steam. Wszystkie linki macie w opisie. A jeśli ktoś by chciał, chciałby wiedzieć, jaką mam specyfikację komputera, to ona też się znajduje w opisie, także ja tylko zapraszam do opisu, bo tam naprawdę wszystkie informacje są. Dobra, chyba już nie będziemy więcej ratować. A mamy 91%, to może jeszcze jedna łyżka się zmieści. Dobra, full, kolejna pełna łyżka. Bo jednak na tą łyżkę i tak tylko jedna tona wchodzi. O, nie weszła jednak całe. To sobie tutaj wysypiemy. I opuścimy tura.
gasimy i jedziemy na pole nasze. Rozsiać. Mamy 15 minut odcinka już, a ja dopiero jadę na pole. Jeszcze tak jak wspomniałem, takiego odcinka jeszcze nie było. No, chciałem coś nowego zrobić. Oczywiście jedziemy na pole po rzepaku. Będziemy musieli umyć maszyny. No teraz sobie tak postanowiłem, że po każdej pracy będę je mył, te maszyny. O, nie weźmie jeszcze. Myślałem, że weźmie na spokojnie. Dobra. Teraz już bierze. Będziemy sobie wyjechać z kamery zewnętrznej. Żeby to tutaj nam łatwiej szło. Nie było łatwiej. Myślę, że to pole na spokojnie rozsiejemy w dzisiejszym odcinku całe. Bo taki mam plan. Żeby to pole całe rozsiać wapnem. Musimy trochę do lewo odbić, o, już tyle wystarczy. Nasze drzewo leży ciągle, które spuściłem. Pewnie nie dojedziemy, tak jak myślałem. Sobie zrobimy poprzeczniak. Możemy już włączyć. Jedziemy. Dobra, już nie będę zjeżdżał tu. Teraz sobie zrobimy. Tutaj to rozsiejemy. Ten taki ten klin, żebym tak bym to powiedział, nazwał. Dobra. Jedziemy kolejny przejazd. Ok, tu był oczywiście rzepak. On tam mały mijak, ale już go nie będziemy poprawiać. Mamy 18 minut odcinka wnet. No tak jak mówiłem, ten czas leci tak szybko, a w ogóle nagrywam odcinek. To już w ogóle wtedy masakra, jak szybko on leci. No i kolejne święta, nie? Net. No nie, no ja mam niedawno były to tamte święta w zeszłym roku, a teraz już będą następne za miesiąc. Nawet no tak za miesiąc. I no za miesiąc i trochę, o. Bo dokładnie nie wiem, bo nie liczyłem tego za ile dokładnie. 66% mamy wapna. Dobra. Jak wiecie, na razie żadnych pól jeszcze nie orałem, a teraz będę chyba musiał orać pola, bo bez tego się chyba nie obejdzie, bez orania pól. Dobra, już jesteśmy z powrotem, robimy kolejny przejazd. Musiałem parę spraw załatwić. A już jesteśmy z powrotem po tak około 10-minutowej przerwie. Tak mniej więcej. Weźmy sobie trochę. Na 4 sobie weźmiemy. Tu wapna ogólnie jeszcze nie było rozsiane. Pierwszy raz tutaj jest. Dlatego tu mi bardzo zależało, żeby to wapno rozsiać na tym polu.
bo tu jest pierwszy raz rozsiewane wapno. Myślałem, że złapię. Naprawdę tak wąsko bierze. Myślałem, że on szerzej bierze. Mam 10 w farmingu. Rol mamy 14. Ogólnie ten, tak jak wszystkie inne odcinki, jak na razie nagrałem go w październiku, ale wy go będziecie widzieć dopiero w listopadzie. Od razu może też chwilę poczekać. Właśnie 7 minut odcinka. Teraz bardziej bliżej podjadę. Gdzieś tak podjadę. Żeby kolejnego mijaka nie walnąć. Oczywiście nie tylko na tym polu będzie wapno, na innych polach też sobie rozsieje wapno. Bo chcę te na wapnach, wapno chcę na każdym polu wywieźć, rozsiać raczej. Żeby jakieś tam nawiedzenie jakieś było oprócz oprysku i nawozu. Gdyby był obornik, to bym jeszcze obornik rozsiał. Znaczy rozsiał, rozrzucił ten obornik się, rozrzuca, nie rozsiewa. To gdyby miał właśnie, to bym obornik też rozrzucił. Ale tak jak wspomniałem, przebudowę gospodarstwa pójdziemy sobie w krowy, także na pewno ten obornik potem już będzie. Mamy prawie całe pole już wywapnowane. Tutaj jak krzywo trochę jest, ale muszę też to zrobić krzywo. Niestety. Tego wapna mi tutaj nawet nie starczy, wam powiem. Albo tak na styk będzie, nie no, chyba nie starczy. Też mi się tak wydaje. Bo nie wystarczy. Mamy tylko 13% i tonę. Ale jak już tego, to sobie zrobię. Poza odcinkiem dokończy, no to już kolejne ładowanie, kolejne minuty lecą. Niech wiecie, o co chodzi. Holand ma prawie 19 motogodzin. O 3% się już będziemy, już nie będziemy kolejnego przejazdu zrobić, tylko już sobie wjeżdżam na farmę i sobie po prostu poza odcinkiem go wywiozę, także co, ja sobie jadę na farmę, a ja się z wami tymczasem będę żegnał, także co, do następnego, trzymajcie się, cześć!